dzień dobry. No widać, że dzień dobry. No przeca, że widać, proszę bardzo, jak mnie to ładnie widać. Tutaj cudownie mnie po prostu widać. Witam was bardzo serdecznie. Oj, czy te kadry są dobrze ustawione? A w sumie może nawet całkiem nieźle, bo przecież główne meritum sytuacji jest tutaj. To jest najważniejszy punkt owego kadru. Witam was bardzo serdecznie na moim skromnym kanale. Oczywiście z tej strony, ja ci to jest Grzechu 40, no i cóż. No i kolejny materiał. Teraz naprawdę materiał niebagatelny, wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju, dlatego że nadejślam wiekopomnam chwilam. I wyobraźcie sobie, okazało się, że po wielu, wielu, wielu latach mojej działalności na YouTubie wreszcie doznałem tego, czego doznają na co dzień inni wielcy YouTuberzy. Ja się za takiego nie postrzegam, ale jakoś tak rykoszetem, można powiedzieć, oberwałem. O co mi chodzi? O darmowe wersje gier do reklamy, do tego, żeby zaprezentować, do tego, żeby opowiedzieć, do tego, żeby zagrać. No i rzecz jasna, podzielić się przyjemnością płynącą z samego gameplayu. Wiecie, że wielcy YouTuberzy sami za gry nie płacą. Oni wszystko dostają od firm, dlatego że firmy postrzegają takie materiały na YouTube jako właśnie reklamy. Się prywatnie zastanawiałem, jak w ogóle ten proceder wygląda. To znaczy, czy to jest kwestia jakiejś umowy, wiecie, porozumień cywilnoprawnych, jakichś koligacji, koneksji, gdzie tam są jakieś warunki współpracy, trzeba się zobowiązać na przykład, że pozytywnie wypowiesz się o produkcie, albo na przykład, że nagrasz taki materiał minimum, takiej długości, w takim terminie. No zawsze to sobie tak wyobrażałem, że to jest bardziej zawiłe i skomplikowane. Podczas gdy, wyobraźcie sobie, no niespełna tydzień temu, bo to jest kwestia kilku dni. Kilka dni temu skontaktował się ze mną przedstawiciel polskiego wydawcy gier od Paradoksu i po prostu napisał do mnie: słuchaj, wiesz co, no fajny z ciebie youtuber, widzieliśmy, że cieszyłeś się poprzednią osłoną, że grałeś w Cities Skylines 1. Czy chciałbyś dostać dwójkę? Bo nie wiem, może by ci się przyjemnie było pograć, pobawić, no ja mówię, no kim jestem, żeby odmówić, no. No bardzo serdecznie dziękuję, no wysyłaj, no. No i faktycznie wysłali. Żadnych restrykcji, że na przykład mam tylko melioratywnie mówić, żadnych restrykcji, że mam ileś tam materiałów nagrać, kiedy mam je nagrać, nic, po prostu chcesz to, no, wyślemy ci, no. Dobra, spoko, fajnie, czemu nie? No i tym oto pięknym sposobem rzeczywiście otrzymałem wersję premium gry. Z tego, co widzicie, pudełkowo, to chyba nikogo nie dziwi i raczej to już zdążyliście spostrzec, która to jest odsłoną drugą, to znaczy jest to Cities Skylines 2, gra, która wyszła, no można powiedzieć, w ostatnich dniach. To jest bardzo świeża, świeżynka, prosto od chłopa, jeszcze ciepła. Może dla tych, którzy nie wiedzą, bo tak naprawdę ja rzeczywiście nagrywałem pierwszą część tejże sagi, to już tak można tytułować, że jest to saga, na moim kanale. No i przyznam, że bardzo przyjemnie to wspominam. Nie dość, że leży to w moich gustach. Ja zawsze lubiłem takie gry jak SimCity, wiecie, jakieś city buildery. Nawet jak były typowe strategie, to zawsze cieszyłem się z rozbudowy czegoś większego. Wybaczcie. Potrafiłem dziesiątki, o ile nie setki godzin spędzać w edytorach map, w zwykłych edytorach map, żeby się bawić, żeby coś zbudować, żeby coś po prostu wykreować. Choćby na przykład Polanie 2, bardzo dużo tam czasu mapy budowałem. Twierdza 1, bardzo wiele tam czasu poświęciłem. Trains Simulator, ileś tam, Railroad, coś tam, w Tycoonach bardzo często mapy budowałem, lubiłem to. Tak samo gry, które są, no nie wiem, city builderami, oni to tytułują mianem strategii ekonomicznej. No powiedzmy, że jest to jakiś konsensus, że tak to można zatytułować. W każdym razie takie gry bardzo zawsze lubiłem, tym bardziej, że z tego co wiecie, jeżeli tylko mnie znacie, no z pewnością pewne gro osób, które są odbiorcami owego klipu, mnie znam, no to wiecie, że to jest zbieżne z moimi zainteresowaniami. Ja w świecie realnym, rzeczywistym jestem urbanistą, a moja żona hałasuje za drzwiami. Super! Rewelacja! Nie wiem, czy to było słychać, no ale w każdym razie. Ja jestem urbanistą, tak? W świecie realnym. Mam magistra z urbanistyki, takie jest moje wykształcenie, takie też były moje zainteresowania od najmłodszych lat dzieciństwa. Szkicowałem, rysowałem tam sobie wielkie miasta, bawiłem się na przykład klockami, budowałem jakieś mega struktury i tym podobne.
I mi to zostało. W świecie dorosłym również pracuję, powiedzmy, jako wielkoskalowy zarządca nieruchomości, czyli też tam odpowiadam za strukturę zabudowy poszczególnych dzielnic miast, czyli wszystko w spójnym rycie, zbieżnym kolorycie. Dlatego też bardzo się cieszyłem, ogrywając City Skylines 1 i przyznam szczerze, chyba to było widać na tym kanale, bardzo wiele ciekawostek, rewelacyjna seria, ciesząca się ogromną popularnością. Jak przystało na moje gabaryty kanału, to naprawdę biła wszelkie rekordy i no było to potężne zainteresowanie. Natomiast jeżeli chodzi o same gry, co o nich można ciekawego powiedzieć? Oczywiście jest to bezpośredni konkurent dla marki SimCity. Marki SimCity, która obecnie być może już jest jedną nogą w grobie i być może nie każdy kojarzy, natomiast w czasach mojego dzieciństwa wiodła prym. Jeżeli chodzi o gry ekonomiczne, jeżeli chodzi o strategię i przede wszystkim gry urbanizacyjne, no to było SimCity, potem długo nic. No i ewentualnie jeszcze jakieś tam tytuły. No to była taka Mekka, Medyna i Watykan świata gier komputerowych pod tym względem. Oczywiście SimCity wydawane przez studio Maxis. City Skylines jest wydawane przez zupełnie inne studio. To jest po prostu konkurencja względem tamtej marki. Tutaj mamy producentów, raczej wytwórców, czyli Colossal Order. Wydawcą tego tytułu, jak i tytułów pokrewnych jest Paradox Interactive, właśnie od polskiego przedstawicielstwa wydawnictwa gier Paradoxu otrzymałem tą kopię, za co bardzo serdecznie dziękuję, czuję się naprawdę niezwykle doceniony. No i cóż mogę ciekawego powiedzieć, pierwsza odsłona City Skylines powstała roku pańskiego 2015, z tego co pamiętam, więc zobaczcie, niby to nie jest jakaś stara gra, ale ile to już lat? 8? Matko bosko, kochano, jak ten czas leci nieomal 9 lat. Niesłychana rzecz, tym bardziej, że ta gra powstała 10 marca 2015 roku, czyli faktycznie ten interwał czasowy się jeszcze wydłuża. No te latka mijają. Wybaczcie, się trochę zapowietrzyłem. No i co jeszcze ciekawego można powiedzieć? Do roku 2000, ogólnie, w momencie kiedy City Skylines wyszło, studio Maxis, czyli twórcy SimCity, również poczynili taki swój odpowiednik, mniej więcej w tym przedziale czasowym, tak? Tutaj, znaczy no nie tutaj, bo to jest City Skylines 2, ale ja mówię o jedynce. W jedynce, no to było bezkonkurencyjne. Oni tak naprawdę pozamiatali. To nawet nie było czego porównywać względem jakichkolwiek konkurentów. Widać było, że umarł król, niech żyje król. Do tej pory SimCity wiodło prym, od tej pory dla wszystkich było wiadomo, że no takim właśnie królem będzie City Skylines. Gra była potężna, gra była zawiła, gra była bardzo rozbudowana, gra miała gigantyczne mapy, oferowała znacznie więcej niż konkurencja. Do tego jeszcze wsparcie dla modów, bardzo ambitne wsparcie dla modów. No w warsztatach streama to ja spędziłem setki godzin tak naprawdę modując tamten tytuł i no budynki z całego świata można pozgrywać do tego. To jest taki tytuł, tak samo jak Farming Simulator, który żyje tymi modyfikacjami, prawda? To jest takie życie po życiu w drugim rynku, tak? W drugim szeregu. Inna kwestia jest tej natury i maści, że City Skylines oferowało ogromną dowolność, ogromną swobodę zabudowy. Nie trzeba było już się mieścić w żadnej konkretnej siatce. Mogłeś kształtować arterie komunikacyjne jak dusza zapragnęła. To było niesłychane, bardzo to przyjemnie wspominam. No i faktycznie efekt był taki, że zdeklasowano jakąkolwiek konkurencję, zdobyto bardzo dużo nagród na całym świecie, jeżeli chodzi o takie gry. No i również sprzedaż była całkiem spora. To znalazło swoje odzwierciedlenie. Do roku 2022 sprzedano 12 milionów egzemplarzy City Skylines 1, co może nam się wydawać być może niewielką ilością, oceniając w porównaniu do takiego GTA albo Call of Duty, ale uwierzcie mi, że jak na rynek City Builderów to jest naprawdę zaporowa sprzedaż, to jest bardzo dobry wynik, więc również się cieszyli. Ja oczywiście jedynkę zakupiłem, niestety nie w wersji pudełkowej, tylko elektronicznej. Ogrywałem ją na kanale w bardzo długiej i wyczerpującej serii, budując moją stolicę Grzechosławii. Na modach to było coś niesłychanego, doskonale się przy tym bawiłem, strasznie dużo ciekawostek tam poleciało, tematycznych ze świata urbanistyki, architektury, ogólnoświatowych wysokościowców i tak dalej. Kto nie widział, zachęcam, bo to jest niby stara seria, ale warto tam zajrzeć, bo naprawdę było na czym oko zawiesić. Natomiast obecnie w roku 2023 wyszła kontynuacja, która miała być Bigger, Better, More Balance. Ogólnie również, jeżeli bo też nie wspomniałem, warto wspomnieć o tym, że
Jeżeli chodzi o Colossal Order, to jest firma, która długo wspiera swoje gry. To również jest potężny, można powiedzieć, taki pozytywny akcent tych produkcji. To nie jest tak jak z innymi grami, że wspieramy przez pół roku, a potem idziemy sobie do kolejnych tytułów zarabiać znowu kasę. Tutaj było zupełnie inaczej. Cities Skylines 1 było wspierane przez praktycznie do 2020 roku, czyli przez 5 lat, nieco ponad 5 lat, wydano 11 DLC do tej gry. I to nie były jakieś dupy DLC w stylu skórka, albo na przykład tak jak dodają dodatki do tego, Boże, jak to się nazywa, Total War'a, gdzie załóżmy macie Warhammera i możecie wykupić DLC, które dodaje więcej krwi, more blood. No, tak sobie wymyślili, tak jest. I płacisz za to realne pieniądze. Tutaj to naprawdę były ambitne DLC-ki. Jedne bardziej, drugie mniej, ale dużo dodawały do gameplayu. DLC, które dodawało zmienne pory roku, które dodawało noc, które dodawało pożary, zjawiska pogodowe, różnego rodzaju katastrofy naturalne, uczelnie, wiecie, takie bardziej rozbudowane, ambitne, wielkoskalowe fabryki, porty lotnicze. Oj, trochę tego było. Dodatkowe środki transportu, tramwaje, jakieś kolejki linowe. Super sprawa. Wszystkie te DLC-ki zakupiłem do jedynki z myślą o tym, że wam je pokażę i nagram jeszcze jedną serię. No ale wiecie, no ja jestem tylko jeden, gier jest bardzo dużo, więc efektem czego no nic mi z tych planów nie wyszło ostatecznie, ale kto wie, czy jeszcze nie właśnie nie wyjdzie coś ciekawego w przyszłości. Jeżeli chodzi o tą grę, też bym chciał, żebyście się wypowiedzieli w komentarzach, no może nie tak, nie komentarze, w zakładce społeczności, postaram się, jeżeli tylko nie zapomnę, jeżeli zapomnę, rybcie mnie w komentarzach, dlatego, że jeżeli nie zapomnę, to w zakładce społeczności na YouTubie zamieszczę ankietę odnośnie pytania, czy chcecie, żebym od razu ograł ten tytuł, bo wydawca, który wysłał mi tą kopię, poprosił, żebym zaprezentował po prostu edycję premium wersji pudełkowej. Potem powiedział, że ja tą grę mogę komuś sprzedać czy coś, co sesją będę chciał, to sobie mogę zrobić. Ja oczywiście nikomu tego sprzedawać nie zamierzam, ja to będę kisił, ja to pokażę na kanale, będę się świetnie przy tym bawił, ale jednocześnie piszcie, czy chcecie, żebym tą grę nieodlegle od tego klipu zaczął gdzieś jakoś pokazywać na kanale. Dlaczego w ogóle takie pytanie? Bo mogłoby się to wydawać idiotyczne. To jest takie pytanie jak w polskim referendum, z natury tych głupich, na które nie warto w ogóle odpowiadać, bo każdy zna odpowiedź, prawda? Tak samo jak nas pytali, czy chcemy dłużej pracować dla państwa i mieć emerytury jeszcze później. No tak, poproszę, to super. Bardzo, bardzo dziękuję. No, ale dlaczego o to pytam? Tutaj to nie jest głupie pytanie, dlatego że takie gry, wiecie jak ogólnie powstają gry w dzisiejszych czasach? W momencie, kiedy jest data premiery gry, zwykły być dosyć niedopracowane, jeszcze trzeba popatchować, jeszcze trzeba troszeczkę popracować nad optymalizacją. I teraz ogólnie, chociaż ludzie się zachłyskują i mówią, że to jest świetna produkcja, to jednak jednocześnie zarzucają jej, że właśnie musi jeszcze trochę patchy wyjść. Dlatego, że obecnie jest słabo zoptymalizowana, podobno, powołuję się na to, co czytałem w internetach, że podobno jest słabo zoptymalizowana i ludziska potrafi spadać mocno z FPS-ami już przy średnich rozmiarach mieście. Rzekomo obecnie priorytetem twórców jest to, żeby osiągnąć stabilne 30 FPS-ów przy mocnych komputerach i średnich miastach. Więc no, nie brzmi to najszczęśliwiej. Oni to naprawią. Ja w to wierzę, że to jest kwestia czasu, tylko właśnie czy dać im ten czas. Inna kwestia, że takie gry, tak samo jak farming, żyją modami. W momencie, kiedy wyjdą mody, kiedy wyjdą właśnie różnego rodzaju prawdziwe budynki z realnego świata, taki Empire State Building albo Sears Tower, no obecnie już Willis Tower i tym podobne, World Trade Center z Nowego Jorku, fajnie byłoby to zlokalizować u siebie, w swojej aglomeracji, natomiast obecnie niczego takiego nie ma, bo po prostu nie ma jeszcze modów. Mody, nawet jeszcze nie ma wsparcia dla modów. Ono będzie w najbliższych miesiącach, z tego co mówili twórcy od Nowego Roku, mniej więcej. Natomiast dlatego was spytam i dlatego chciałbym, żebyście udzielili mi odpowiedzi w komentarzach, czy zacząć to nagrywać już teraz, czy być może troszeczkę odczekać, dać im te parę miesięcy, no nie wiem, 3, może 4 miesiące na to, żeby dobrze spaczowali grę, żeby była w pełni stabilna i żeby pojawiały się już mody. Piszcie, powołam się na wasze komentarze, na wasze oczywiście oceny w samej ankiecie i potem się do nich ustosunkuję. Natomiast teraz rozpakujemy sobie tą edycję premium i zobaczymy, co też ciekawego się w niej znajduje. Zaraz wracam, dziabnę sobie przerwę. O,
no jestem. Nie uciekłem z tego, co widzicie. Cóż, na dobry start wrażenia czysto estetyczne, wizualne, jest to mniejsze od normalnych wydań. Normalne wydania growe mają te opakowania delikatnie wyższe. Jest to oczywiście czymś konkretnym spowodowane. Mianowicie mamy tutaj steelbooka. Coś, co... no wybaczcie. Coś, co ja osobiście uwielbiam. Uważam, że to jest rewelacyjne. Steelbooki pięknie się prezentują na półce. Będę tutaj mówił o wrażeniach czysto estetycznych, wizualnych, dlatego że z mojej perspektywy w przypadku wydań typowo pudełkowych, fizycznych jest to istotne. To jest ważne. Ja tak osobiście uważam. No i ludziska, steelbook, fajna rzecz. Steelbooki zawsze były niższe, dlatego też opakowanie delikatnie niższe. No, ktoś tak wymyślił, prawdopodobnie oszczędność na stali, no ale to już jest taki standardowy format steelbooków, prawda? Ja steelbooki uwielbiam, więc to jest coś rewelacyjnego. Natomiast jeżeli chodzi o ogólną okładkę, powiedzmy trochę ascetyczna, to znaczy gdyby to leżało na półce i gdybym nie znał tej nazwy, to nawet nie powiedziałbym, co to jest. Czy to jest jakiś program komputerowy, czy to jest być może jakiś tam, nie wiem, architektoniczny, czy rachunkowo-księgowy, czy być może jeszcze coś innego. Więc poszli w taką stronę troszeczkę dziwną, moim zdaniem. Ja osobiście bym jednak wolał, żeby tam jakoś w tle była, chociaż majaczyła, nie wiem, jakaś symboliczna, nawet czarno-biała, ale sylwetka miasta, prawda? To by mi dawało takie życiowe spełnienie. Jeżeli chodzi o stronę zadnią, tak zwana cielęcina zadnia, mamy tutaj jakieś opisy, mamy tutaj jakieś zdjęcia. Przeczytam Wam, co też twórca nam zakomunikował. Różne języki są, co najmniej trzy. Gdzie tu będzie coś po polskiemu? Nieskończone możliwości na wielką skalę, zaawansowana symulacja, miasta, które żyją. Jeśli możesz coś sobie wyobrazić, możesz to zbudować. Zbuduj miasto z niczego i przekształć je w tętniącą życiem metropolię. Doświadcz budowania na niespotykaną dotąd skalę. Twórz świat bez żadnych ograniczeń dzięki rozbudowanej symulacji oraz dynamicznej gospodarce. Najpierw połóż fundamenty miasta poprzez wytyczenie dróg, budowę infrastruktury i stworzenie systemów, które umożliwiają prowadzenie codziennego życia. Następnie strategicznie zaplanuj rozwój swojego miasta. Tutaj wszystko zależy od Ciebie. Cities Skylines 2 pobudza kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów. Inspiruj się doskonałą grafiką, aby stworzyć przepiękne miasto, które będzie równie wyjątkowe jak Ty. Ciekaw jestem, ile DLC-ków do tego tytułu wypuszczam. No to jest, wypuszczam. To jest jeszcze właśnie tego typu kwestia, że nie tylko z biegiem czasu, to są zawsze takie gry, że nie tylko z biegiem czasu one będą rozbudowywane, będą oferowały znacznie więcej z perspektywy samych modów, ale również z perspektywy DLC-ków. Jak mówiłem, do części pierwszej tych DLC-ków wyszło 11, więc tam to jest potężna skarbnica świata. Tutaj na razie to jest goły tytuł i to jest zawsze problem takich, tego typu gier, że kiedy wypuszczają, poczyniają nową odsłonę, to zawsze jest ona biedniejsza od tej poprzedniej. Dopiero potem ją trzeba rozbudować, żeby mogła konkurować z poprzedniczką. Co po części, myślę, może być problemem takich wydawców, dlatego że no, to nakłania odbiorców do tego, żeby kupowali z opóźnieniem, jak to już będzie rozbudowane, prawda? No ale to wszystko zależy od zasobności czyjegoś portfela, czy kogoś stać na to, żeby od razu kupić taką grę, czy też być może woli poczekać. Gry ładnie tanieją w dzisiejszych czasach do znaczących obniżek, ale z drugiej strony, no... Kurde, nie przygotowałem się. Nie wiem, ile ta odsłona kosztuje w dacie premiery, ale bezpiecznie będzie założyć, że tak z 250 zł. No może 200, nie wiem, może tutaj kłamie. Jeżeli nie zapomnę sprawdzić, to napiszę to tutaj w tle. Natomiast no jakąś tam swoją cenę ma. To jest edycja premium, ona jest nieco bogatsza, więc z pewnością również jej cena jest odrobinę wyższa i zobaczymy, co ona w ogóle oferuje sobą. Ja się nie nastawiam na jakąś potwornie bogatą zawartość z tego powodu, że w dzisiejszych czasach to jeżeli w ogóle cokolwiek powstaje w edycji fizycznej, to już się trzeba cieszyć. To już nie jest takie, wiecie, taki róg obfitości jak za czasów mojego dzieciństwa w latach 90. czy na początku 2000, dlatego że w tamtych czasach naprawdę edycje premium potrafiły rządzić i potrafiły być bardzo rozbudowane i bogate. Zobaczymy, jak będzie tutaj. Co ciekawe, pa, 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 okazuje się, że to z tym opisem z tyłu to jest tylko nakładka. Ciekawie, a tu mamy przezroczyste, czyli no ciekawie, zaskoczenie, szok i niedowierzanie emocji jak na grzybobraniu. No i mamy tutaj już jeszcze bardziej ascetyczną formę, tym razem mniej kaolinu, no bo wiadomo, że to jest mniej błyszczące, chociaż dalej nie jest matowe w 100%. No i pa, 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 można jeszcze to wysunąć, proszę bardzo. Wow,
Tego się akurat nie spodziewałem. Totalnie nietypowa, niestandardowa forma. Czyli to jest tylko taka nasówka, z tego co widzicie, żeby się to ładnie prezentowało, jeżeli ktoś chce w tej zbiorczej formie to położyć na półce, a jeżeli ktoś chce samego steelbooka, no to steelbook niebawem. To odłóżmy na bok. Dobrze zapakowane, to akurat mi się podoba, raczej się w transporcie nie uszkodzi, to jest gruba tektura, więc no nic się tutaj nie rozpierdaczy, to sobie cenię. Natomiast dziwne rzeczy, co tutaj, co to jest w ogóle? To niemożliwe jest, co to jest? Draw with the pen without pressing too hard in order to avoid leaving any cracks. Ja o tym czytałem, że w tej edycji premium oni wymyślili coś takiego, że dają graczowi mapę, po której może sobie szkicować swoje miasto i dali dwa długopisy, które są długopisami troszeczkę takimi niestandardowymi, bo one mają tusz, który jest bardzo łatwo zmywać. I że w ten sposób tak to sobie wykoncypowali. No zobaczmy, co to jest za długopis. Długopis z natury i z gatunku takich zwykłych... Jak to się w ogóle klika? Co? Niemożliwe. A, bo to tutaj ma przód! To część zadnią macałem. Oj, kury, to ja bym nie wymacał. Długopis zwykły, no nic ambitnego. Nie jest to stalowe, tylko taki standardowy lepciuch z tworzyw sztucznych, z samą symboliką Colossal Order, czyli właśnie twórców tej gry. No i długopis, który prawdopodobnie pisze. O, na czerwono, to akurat ciekawe. Pisze bardzo lekko, bardzo taki, ja nie wiem, czy to jest bardziej długopis, czy bardziej cienkopis. No jestem w stanie to sobie uzmysłowić, że łatwo to będzie potem zmywać. I chyba nawet, czy to się zmywa tym? Jep, czy nie? Z kartki papieru, domyślam się, tam musiałbym jeszcze poczytać, co tam na tej karteczce jest. Domyślam się, że te końcówki zmazują, bo one są takie troszeczkę jakby alagunka. Natomiast z kartki zwykłej papieru mi to nie schodzi, dlatego że to jest inna tekstura. Tutaj mamy kartkę powlekaną właśnie kaolinem, ona jest bardziej taka, jakby to nazwać, śliska, więc myślę, że z tego będzie łatwiej schodzić, ale nie będę sobie mapy brudził, więc tego akurat nie będziemy testować, czy to się da. Drugi długopis, tym razem czarny. Czarny i czerwony, proszę bardzo. Takie to mamy rzeczy. Trochę dziwna koncepcja, powiem szczerze. No za niedługo dojdę do tego, czy ja ją pochwalam, czy też nie, czy uważam, że to jest mądry pomysł. Zobaczmy tą mapę. Co ona w ogóle sobą prezentuje, jak wygląda. Może grę na razie odstawię na dalszy plan. Długopisy również pozwolę sobie odstawić. Już je widzieliście, mieliście zafundowany ten spust. Mapa San Francisco. Co ty, Godosz? No, nie przypomina mi to San Francisco. Trochę topografię terenu San Francisco znam. Chyba, że... No dobra, no. Tak symbolicznie bym powiedział. No nie do końca jest to mapa San Francisco. Zrozummy się dosłownie. Tak to wygląda z tej perspektywy. Czyli po prostu pusta kartka papieru z naszkicowaną drogą i zasobami. No i faktycznie, że odbiorca może sobie... To nawet nie jest do końca powlekane kaolinem. To też takie troszeczkę jest jakby ala wypłowiałe, to znaczy no nie takie śliskie, ale czuję pod palcem, że to jest inny papier, to nie jest taki zwykły papier. W każdym razie, mamy tutaj naniesione pola z różnymi zasobami, teraz to obrócę do siebie, bo mogę, tak jestem bezbożny. Mamy wodę, mamy, co to jest w ogóle, jakiś zasób, nie wiem, chyba stali czy czegoś. Mamy ropę naftową, mamy zasoby, co to kurna jest, kurna dziot, czy jest tu jakaś, a jest, tutaj mamy w rogu rozpiskę. Mamy rozpisane, że to jest na przykład 1 km, taki dystans. Zobaczymy, jakie będą wielkie mapy w samej grze, czy to faktycznie będzie paralelne z tym, co tutaj widać, czy może nie bardzo. Ale City Skylines ogólnie słynęło z tego, że mapy ma gigantyczne. No jedynka naprawdę pod tym względem tam narzekać nie można było. Mamy zasoby energetyczne, znaczy się chyba jakaś elektrownia i sieć przesyłowo. Mamy małe rzeczki, cieki wodne, potężne autostrady z magistralą w tym miejscu, sieć kolejową, które tory są doprowadzone do tego punktu i ludziska jeszcze, co to jest? To jest złoże zasób użyznych gleb urodzajnych, tak? Czyli tam można pola sobie naszkicować, gdyby ktoś chciał, jakieś dziecko czy coś. No, na odwrocie mamy z kolei zabudowę, czyli ta sama mapa, dokładnie wypisz, wymaluj ta sama mapa, ale już z naniesionymi pewnymi elementami miasta. Wiadomo, że nie cała mapa. No to jeszcze to jest w takiej formie, że można sobie to bardziej rozbudować, coś tam dopisać, dorysować.
No i mamy tutaj na przykład opisane, że tu mamy bus depot, czyli właśnie stacja autobusów, rail yard, czyli jakieś takie magistrala kolejowa, elementary school, szkoła podstawowa, cemetery, cmentarz, power plant, czyli mamy tutaj, co to się nazywa, power plant. No nie rośliny, nie plantacje, tylko to jest elektrownia, oczywiście, że tak. Landfill, high school, college, hospital, no... Pomysł mieli kreatywny. Co tu wiele nie mówić, jest to jakaś taka koncepcja, której do tej pory w przypadku gier nie widziałem. Natomiast ja bym to widział zupełnie inaczej. To znaczy, nie do końca jestem zwolennikiem takiej formy. Osobiście uważam, może się mylę, nie jestem omnibusem, ale jednak zakładam, że 99%, może 98% ludzi, którzy tą grę zakupią, to po prostu sobie poskłada, rozpakuje raz, zobaczy, poskłada, długopisy również w poszanowaniu poskłada, bo ludzie raczej dlatego kupują edycję premium w wersji pudełkowych, żeby mieć coś pięknego, żeby mieć jakiś monolit, taki symbol tego, że wydałem więcej i mam tę grę w wersji czysto fizycznej, wraz ze wszystkimi załącznikami. Więc raczej nikt po tym bas grodzić nie będzie, żeby tego po prostu nie niszczyć. Dlatego też moim subiektywnym zdaniem pomysł trochę słaby. Kreatywny, to doceniam, ale trochę słaby. Tak mi się wydaje. Inna kwestia, że... O, tak to... Nie, głupio. Odstawię to na razie. Inna kwestia, że... Jak ja bym to widział? Ja bym to widział tak, żeby... Skoro już chcieli plakat, proszę uprzejmie, niech będzie plakat. Ale zamiast długopisów dałbym na przykład jakiś bryloczek do kluczy. To jest taka rzecz, fajne logo mają, mogliby z tym logo coś, albo z jakimś wieżowcem. To jest taka rzecz użytkowa, która może być funkcjonalna, może być użytkowana przez ludzi ogólnie, a też stanowi fajną zawartość do na przykład właśnie jakiejś edycji. To nie jest kolekcjonerka, to wiadomo, ale premium, prawda? Długopis, no kto się będzie chwalił długopisem, żeby on jeszcze był jakiś stalowy, porządnie wykonany, trochę inaczej by to wyglądało. Natomiast zwykły plastowy, plastikowy, o! Mam problem ze słowami polskimi. Język Polska, trudny język być. No to tak trochę średnio. Jakiś bryloczek fajnie by wyglądał. Jeżeli chcieli plakat, bardzo uprzejmie proszę, ale ja bym zrobił plakat z panoramy prawdziwego miasta, z realnego świata. Na przykład taki Nowy Jork. Rzut na Nowy Jork, na Manhattan. Trochę na przykład od góry. Fajnie by to było, nie głupi pomysł, żeby to tak zrobić w takiej formie, jak właśnie obserwujemy mapę w City Skylines. Czyli trochę od góry, trochę tak od boku, z pewnej perspektywy, zdjęcie Nowego Jorku, gdzie widzimy tą siatkę ulic, te wieżowce i tak dalej. Manhattan. Fajne by było? Fajne by było. Bylibyście to w stanie powiesić na przykład na ścianie? Myślę, że tak. A na odwrocie, żeby też się pochwalić możliwościami gry na dobry start, ja bym zrobił to samo, tylko że no już nie Nowy Jork, ale gra. I podobny rzut, trochę izometryczny, ale bardziej położony właśnie na jakieś miasto w grze, które wybudowali twórcy, pokazując, jakie możliwości daje ten tytuł. Te wszystkie magistrale, te dworce kolejowe, te takie arterie komunikacyjne, potężne drapacze chmur. Myślę, że to by fajne dla oka było. No i można by to było rzeczywiście pooglądać. Fajnie by się to spisywało. Oni odeszli trochę inny rytm, ciekawy, natomiast myślę nie do końca funkcjonalny, tak mi się wydaje. Dobra, to jest to. Kolejna rzecz, o, żeby to ładnie poskładać, ładnie się poskładało. Kolejna rzecz to oczywiście samo pudełko z grą, jak już mówiłem, steelbook, nie ma tutaj nic więcej, to też tak delikatnie, ja wiem, że to nie jest kolekcjonerka, więc mimo wszystko, widzisz jaki refleks, godny Jedi, ja wiem, że to nie jest kolekcjonerka, więc nie można się spodziewać jakichś rarytasów, ale żałuję, zawsze żałuję, że w grach nie ma na przykład jakiegoś artbooka, bardzo lubię takie rzeczy. Natomiast steelbook wygląda trochę dziwnie, powiem szczerze, no bo rzeczywiście, no mamy tą stal, jest steelbook, kolorystyka znacznie ciemniejsza, bardziej stonowana, to może nawet dobrze. Myślę, że zacniej się prezentuje niż taki klasyczny niebieski. Dobrze to wygląda dla oka. Natomiast co ciekawe, to gdybyście to zobaczyli pod światło, postaram wam się to pokazać, może będzie widać. O, chyba będzie widać. Patrzcie. Mam nadzieję, że coś jednak widać, bo chyba jednak nie widać. Widać, nie widać, nie widać, mnie trochę widać, trochę nie widać. Mam nadzieję, że to zobaczyliście. Mianowicie mamy tutaj naniesioną siatkę ulic, mamy naniesioną jakąś aglomerację w wielkim rozmiarze. Te ulice, te ronda się tam przeplatają. Pomysł ciekawy, koncepcja fajna. Myślę, dobrze to wygląda i tylko napis dosyć ascetyczny na samym dole. City Skylines 2 Premium Edition. Fajnie. Steelbook prezentuje się dobrze, fajnie dla oka wygląda. Rozpakowałem go sobie, roztworzę to wrota tartaru, oczywiście z daleka od waszego oka, oczodołu, żebyście wy nie zobaczyli tego, czego nie powinniście widzieć.
Tak prezentuje się wnętrze. Czyli taki klasyk, no. Mała książeczka prawdopodobnie, wiecie, z takimi najbardziej ogólnymi danymi w stylu jak zainstalować grę i tak dalej, jak się skomunikować na przykład z pomocą. Oj, takie cięcie! Wiedziałem, że to zrobię! Ja to po prostu I knew it! Boże kochany, specjalnie się starałem, żeby tego nie zrobić, a i tak to kurde mać zrobiłem. Nie wiem, w którym momencie przerwałem ujęcie, więc musicie mi wybaczyć, ale po prostu wziąłem książeczkę, która tutaj jest zamontowana, żeby wam pokazać w środku. No to jest takie absolutne minimum, prawda, taki standard, czyli to jest tylko kilka stron z opisem jak zainstalować grę i na przykład jakieś tam ochrona konsumenta, takie rzeczy. Minimum minimów. Natomiast specjalnie starałem się, żeby nie pokazać tej książeczki od tyłu, bo wiedziałem, że tam będzie kod na Steama. Nie spodziewałem się, że pod książką też będzie kod na Steama i to wszystko pokazałem, więc będę to musiał wyciąć w postprodukcji. No cóż, to jestem ja. To, co mi się nie podoba, no chyba mi się nie podoba, czyli standardowy wyznacznik dzisiejszych czasów. Ależ oczywiście, że tak. Ja to oczywiście jeszcze sprawdzę potem, ale wydaje mi się, że mi się nie mylę i dobrze go dom. Mianowicie tylko jedna płyta i to jest zwykłe CD, to nawet nie jest żadne DVD, ani Blu-ray, ani nic takiego. Zwykłe CD, zwykła płyta, jedna sztuk jeden, a to oznacza, że tak naprawdę kupiliście, no ja w tym przypadku dostałem, w każdym razie, no wy prawdopodobnie nabyliście wersję fizyczną, wersję pudełkową gry, w której nie ma gry, tak? Czyli tutaj chodzi o to, że tam tak naprawdę... Wow! Tam tak naprawdę tej gry w ogóle nie ma w środku. Jakby to ustawić, żeby się dumnie prezentowało. O! Tak naprawdę gry nie ma w środku, tylko jest jakiś odnośnik do Steama, żeby ściągnąć ze Steama, prawda? No... No można zachodzić w głowę, jaki jest sens tworzyć fizyczną kopię gry na płytach w momencie, kiedy i tak musisz mieć kontakt ze Steamem i tak wiesz, że bez Steama tego nie uruchomisz. To nie jest stuprocentowy wyznacznik dzisiejszych czasów. Zdarzają się też cały czas w 2023 i okolicznych latach produkcje, które nie wymagają kontaktu z internetem. Wiem, szok, niedowierzanie, jak tak może być. Podam przykład, mianowicie Farming. Ja kupiłem Farminga Simulatora 22 w wersji pudełkowej, gdzie tak naprawdę wszystko było na płytach i to jest wersja nie przez Steama. To jest normalnie, oni są sami wydawcą własnej gry i normalnie sobie wydają na własną platformę. Nic, żadnego kontaktu z netem nie można, nie trzeba mieć, więc możesz sobie do lasu wyjechać, gdzie nie ma żadnego zasięgu i pogrywać Farminga. Fajne, fajne. Natomiast w dzisiejszych czasach wiemy, że to jest naprawdę już wielka rzadkość. No i teraz pytanie, po co w ogóle ta fizyczna kopia, skoro i tak nie uruchomisz bez neta? To już no, zróbmy tak, żebyś to musiał ściągnąć i tyle w temacie. Ja to teoretycznie rozumiem, więc nie gniewam się, ale z drugiej strony, no jednak po coś to ludzie kupują. Niektórzy mają na przykład bardzo słabe połączenie z internetem i taka gra będzie im się ściągała parę dni. Ja wiem, że to może w dzisiejszych czasach śmieszy, ale zdarzają się takie osoby, więc dla nich no fajnie mieć wersję na płytkach, bo wtedy możesz szybko, sprawnie zainstalować, prawda? Inna kwestia, tutaj i tak nie jest tak źle, dlatego że w dzisiejszych czasach, w XXI wieku potrafią być takie wydania gier, chyba któreś Call of Duty tak miało, nie dam sobie jajec rozgryźć wściekłym kunom, ale chyba tak było. Mianowicie wydali grę, w której w ogóle nawet płyty nie było. No to już jest ekstremum, tak? To już naprawdę... Och, to już tacy ekstremiści. Tutaj jest chociaż płyta, chociaż no myślę, że tamtej gry rzeczywiście nie ma, więc... No ocencie sami, natomiast to już są takie czasy, to już jest wyznacznik dzisiejszych czasów, tak po prostu wygląda świat, powiedzmy sobie szczerze. Co mogę powiedzieć o grze? Z pewnością będzie rewelacyjna, na pewno jest warta zakupienia. To nie wątpię i nawet nie jestem odległy od prawdy, nawet jeżeli byście pomyśleli, że ja jestem po prostu stronniczy, to jednego możemy być pewni, na pewno City Skylines jest wart zakupienia, bo jeżeli City Skylines było tak znakomite, to dwójka po prostu będzie... No lepsza prawdopodobnie, a już na pewno nie gorsza, więc no, jeżeli ktoś lubi gry urbanistyczne, to jest taki klasyczny must have, powiedzmy sobie szczerze. I no nie mogę się doczekać, aż tam nie zasiądę, tym bardziej, że rzekomo pewne rozwiązania, które z DLC-ków z jedynki pochodzą, tutaj są zaimplementowane już w podstawce, więc również z chęcią bym zobaczył, o co chodzi dokładnie, prawda? Czym ta gra jest lepsza od jedynki. Z pewnością na kanale się przekonam, tylko właśnie pytanie kiedy, czy od razu, czy być może z delikatną przerwą. Jeżeli chodzi o samo wydanie fizyczne, no w edycji premium powiedziałbym tak dosyć estetycznie pojechali. No nie jest to kolekcjonerka, wiadomo, natomiast no ja bym jednak jakiś bryloczek, jakiś artbook, jakiś taki fajny plakacik tutaj widział. Myślę, że oni
kreatywnie, chociaż troszeczkę w mniejszej skali to zrealizowali. Ale Steelbook naprawdę fajnie się prezentuje i ładnie może wyglądać na półce. Musicie mi w to wierzyć. A dla porównania, żeby nie było, postanowiłem Wam pokazać inną grę, którą posiadam w wersji premium, żebyście mogli zobaczyć, jak takie wersje premium wyglądają ogólnie na rynku. I nie chodzi mi tutaj tylko o na przykład jakieś kolekcjonerki, bo ja nigdy w życiu żadnej kolekcjonerki nie kupiłem. Nie stać mnie, za biedny jestem po prostu. Chociaż nabyłem Stalkera 2 w wersji kolekcjonerskiej, więc zobaczymy, jak to do mnie dojdzie, jak to w ogóle się prezentuje tam z figurką, z tym wszystkim, ale to w przyszłości. Nie, natomiast edycje premium pewne mam. I chciałem Wam pokazać, żebyście mogli sobie porównać, jak one się w ogóle prezentują. Na przykład, edycja premium. W ogóle rozgrzebałem takie naprawdę starocie, stare klamoty, stare szafki. Edycja premium Wiedźmina 2. Pokażę Wam, co tam było zawarte, żebyście mieli jakieś pojęcie, porównanie. Tak się to prezentuje. Okładka trochę taka świecąca się, jak psu jajca. Dosyć to grube. I zobaczmy, co w tamtych czasach było w środku. No Wiedźmin 2 to są inne czasy, trochę inna epoka, więc inne te zawartości były. Mamy tutaj na przykład wideo DVD, oficjalna ścieżka dźwiękowa w odrębnym opakowaniu do Wiedźmaka drugiego, prawda? Tych utworów tutaj trochę jest. Fajne, fajne. Mamy tutaj, tylko żeby znowu jakichś tam kodów nie pokazać. O, dobra, kody mam z tej strony. Mamy tutaj taką książeczkę normalną, tak jak tutaj w City Skylines było, chociaż no grubszą. Powiedzmy, że o, przepraszam, o, to bym kalumnie powiedział, to nie jest normalna książeczka. Tutaj mamy poradnik do gry, opis eliksirów, mechanik, różnego rodzaju, co tu jest na przykład, jak działa ekwipunek, ulepszanie mieczy, eliksiry, kod na przykład, przeczytam Wam kota, chociaż nie mogę czytać, bo nie mogę Wam pokazać kodów. Mutagen efektów krytycznych, proszę bardzo, mutageny tutaj są, są różnego rodzaju zdolności, cechy, panele użytkownika, rozwój postaci, interfejs, minimapa i tak dalej, czyli objaśnienie odnośnie gry. Tak to się prezentuje. Następnie mamy kolejną książeczkę, tą już naprawdę dosyć grubą, bym powiedział, gdzie w tej książeczce mamy opis po prostu wszystkiego. Zobaczcie, tutaj mamy na przykład mapę gry, zaznaczone najważniejsze punkty, jakieś tam misje, opis tego wszystkiego, jak przejść, co jak zrobić, więc taki poradnik. No w dawnych czasach solucje były czymś normalnym, w dzisiejszych czasach się już tego w ogóle nie widzi, nie znajduje, ani w internecie, ani w czasopismach growych, ani nigdzie. Ciekawe. I mamy jeszcze oczywiście samą grę. Do tego, to nie było wszystko, no tutaj też Zabójcy Królów to było razem z dodatkiem, do tego mieliśmy jeszcze zawarty taki klimatycznie wykonany list z podziękowaniami od twórców. Już go nie będę teraz wyciągał, on dosyć ciężko wychodzi, ale było coś takiego. Do tego jeszcze nam dodali takie do... Zrób se sam, to takie bardzo labilne i może niespecjalnie jakieś ambitne. Ale były takie projekty w stylu zrób se sam z papieru do złożenia Ghula figurka i figurka samego Wiedźmaka z dwoma mieczami srebrnym i żelaznym, stalowym. Oczywiście jeszcze z tym wisiorem Wiedźmina tańczącego z wilkami i tak dalej. Przybliżysz, jakoś sfokusujesz. No proszę cię, sfokusuj, nie obrażaj się. O, proszę bardzo. No takie to były rzeczy. I jeszcze do tego była moneta kolekcjonerska ze świata gry. Taki dubleon, flueon, florenz i tak dalej. Denar ze świata gry, którego Wam tutaj nie pokażę, dlatego że no gdzieś mi go posiało. Ja go na pewno mam w domu, dlatego że ja takich rzeczy nie wyrzucam. No ale ogólnie trzeba przyznać, że po prostu gdzieś mi to czmychnęło. Nie byłem w stanie wygrzebać, chociaż przegrzebywałem bardzo stare szafki u mnie w domu. I patrzcie, co znalazłem. Jakie starocie po prostu, nie mogę. Karta telekomunikacyjna. Pamiętacie w ogóle takie rzeczy? Matko Bosko, kochano, karta telekomunikacyjna. Gimby nie znają, nawet nie wiedzą, do czego to służyło. Jak to się kiedyś z tego korzystało? Tak, karta telefoniczna, tutaj jeszcze były te grawery, prawda? Ile czasu rozmów wykorzystałeś? No ja pierdaczę, jaka nostalgia. Albo Tazosy! Bum, ba, ba, ba. Niemożliwe jest po prostu. No. Pamiętacie kiedyś Tazosy? Matko Bosko, kochano, co to było za czasów mojego dzieciństwa? To po prostu człowiek był w stanie za to zabić. Były Tazosy, nie wiem, czy to się wszystko Tazosy nazywało, ale tak będę mówił dla uproszczenia. Były Tazosy z tak zwanej serii horror. Fokusuj się na Boga! Tak zwana seria horror, czyli brzydkie obrazki. Horror, potwierdzone, sprawdzone info. Były Tazosy, oczywiście, kosmiczny mecz, tak? Było coś takiego.
No te wszystkie takie filmy, bajki, to wszystko kiedyś było w formie tych takich kolekcjonerskich. Było z bajki Herkules na przykład, tym się grało, tam była moc postaci, jakieś tam rzucało się tym, faktycznie te gry były. Były tam, no najważniejsze, czyli ludziska, Tazosy z Pokemonami, proszę bardzo. Jeszcze były takie wersje z Pokemonami, Pokemon Go, proszę bardzo. Jeszcze były takie wersje, że ten Pokemon się ruszał. O, jaka to była furora. Jeszcze były takie grube, też pamiętam. To normalnie można było za to zabić. Każdy to chciał mieć. No i chyba najbardziej, o, jeszcze jedno z Pokemonem. Chyba najbardziej ikoniczna seria, która była najbardziej pożądana przez nas za czasów dzieciństwa. No to rzeczywiście wtedy to można było zginąć, żeby zdobyć coś takiego. To ludzie byli w stanie imać się najstraszniejszych metod, totalnie nieetycznych. Mianowicie Tazosy z Gwiezdnych Wojen. No, to kiedyś była furora, żeby zdobyć takiego lorda Vadera na przykład z Gwiezdnych Wojen. Nawet mamy nazwane, że jest to Tazos, nie? Jakie znalezisko mam, no kurde. Otworzyłem, ja tego mam pełną szufladę. Nie wiem, co to jeszcze w domu u mnie robi, no ale to jest z czasów dzieciństwa, tak? To jest z czasów podstawówki, lata 90. Kiedyś takie rzeczy były na porządku dziennym. No, tak czy inaczej, pokazałem wam, jak wygląda na przykład taka przykładowa edycja alternatywna, bo to również nie była edycja kolekcjonerska, tylko taka premium, tak? Czyli trochę lepsze od zwykłej, ale zdecydowanie gorsze od kolekcjonerki. Pokazałem, jak wygląda to w City Skylines, pokazałem, jak wygląda to bezpośrednio w Wiedźmaku drugim. Więc ocencie sami, które jest fajniejsze i bogatsze. Ja się od oceny wstrzymam, chociaż tak jak mówiłem, nikt mnie tutaj nie hamuje przy tym materiale, że na przykład mam się pozytywnie wypowiadać. Ja mówię, co myślę. Natomiast, no cóż, gierka będzie się działo. Jestem święcie przekonany, że ona znowu pobije wszelkie rekordy sprzedaży, dlatego że na pewno przebije jedynkę. Dlatego, że za czasów jedynki to jeszcze nie do końca ludzie wiedzieli, co to jest. Jak ktoś tam śledził jakieś informacje o grach, no to w tym momencie wyszperał, no było głośno o City Skylines w środowisku growym, że to jest gra, która deklasuje konkurencję, że jest dużo lepsza od serii Maxis, od SimCity, która do tej pory przez dziesiątki lat tak naprawdę była bezkonkurencyjna. Przypominam, że SimCity 1 to jeszcze lata 90. są. Może nawet... Czekajcie... 97 chyba? Może się mylę, może nawet jeszcze wcześniej... Nie, to jeszcze wcześniejsze lata były, co ja gadam? Może 93? Też tą informację gdzieś tu zamieszczę. Jakieś strasznie, to naprawdę ja widziałem, ja kiedyś grałem w City Skylines, w SimCity 1 na PlayStation 1 bodajże. No i pamiętam, jaka ta gra była. Pikseloza totalna, trochę jak na Commodore wyglądało, nie? Więc bardzo taka zamierzchła, dziadowa seria od prehistorycznych, neolitycznych czasów wydawana. No i nagle, pa-ba-bam, powstaje coś, co deklasuje totalnie. To tak jakby nagle powstało coś, co jest miliard razy lepsze od GTA. No to jednak szok był, prawda? Takie niedowierzanie, że jak to się tak mogło stanąć? Co to się to stanęło się? Nie inaczej było City Skylines, że faktycznie no było to poruszenie. Co to w ogóle jest? Że tak totalnie z zewnątrz przychodzi, nagle bije na głowę całą konkurencję. Natomiast teraz to już jest seria, teraz to już jest marka rozpoznawalna, teraz już ludzie idąc do sklepu wiedzą, po co idą. Idą po City Skylines, bo to jest pewna, no już taka jakość wykonania, czy jakość zobaczymy, jak sam zagram, ale jedynka to naprawdę była jakość wykonania i przyznam szczerze, bardzo miło będę tą grę wspominał. Bardzo, bardzo, bardzo długa, obfita seria z niej i przestałem w nią grać nie dlatego, że nie miałem już ochoty dalej kontynuować. Ja tam chyba, może się mylę, ale chyba napierdaczyłem ze 150 odcinków. Takich naprawdę ja ci tu dam, niektóre ponad godzinne były. I przestałem tą grę ostatecznie nagrywać nie dlatego, że mi się znudziła, czy dlatego, że na przykład już uważałem, że moje miasto jest rozbudowane na maksa, ale dlatego, że... No, już te mody chyba przestały. Troszeczkę te mody... Ja też miałem słaby komp wtedy. Mody mi wpłynęły na płynność rozgrywki. To wszystko zaczęło ze sobą kolidować. Potem już były jakieś błędy, właśnie wynikające prawdopodobnie z tych modów, że już nie mogłem siatki ulic budować, więc no ostatecznie nasze drogi się rozeszły. Ale to też pokazuje, jakie jest dobrodziejstwo takich gier. Kupicie Call of Duty i zagracie 6-godzinną kampanię i tak naprawdę 300 zł psu w dupę, nie? A tutaj kupicie taką grę za powiedzmy 200 czy 250 zł,
I to jest z gatunku tych gier, które potem mogą was cieszyć przez miesiące, o ile nie lata. Więc tutaj moim zdaniem w przypadku takich gier, jak właśnie Cities Skylines, ta cena powinna być troszeczkę inaczej w ogóle odnoszona i klasyfikowana. To tak samo jak właśnie z GTA, to tak samo jak z potężnymi RPG-ami w stylu Wiedźmina III i tak dalej, gdzie no kupujesz, okej, w porządku, ale potem płyniesz na setki godzin. Albo farming, no rewelacyjny przykład, no seria z farminga. Ja na nowym stanie gry ze Zdziechowa rozegrałem już 160 godzin. No. Na nowym. A ten stary stan gry to chyba 200 było. Podobnie było z City Skylines, ja to pamiętam. Więc jak najbardziej ciekawa to rzecz. No i po prostu trzeba teraz się zainteresować jakąś seryjką, jakby to wyglądało. No i wam również pokazać, jak ta gra prezentuje się od kuchni, jakie ciekawe nowe funkcje tam wprowadzili, jakie wielkie są mapy, jakie wielkie są możliwości, jakie zaawansowane są procesy decyzyjne z zakresu budowy miasta. No jestem ciekaw i już nie mogę się doczekać. Banana mam od ucha do ucha, no bo wiem, że to będzie bardzo przyjemna podróż. Na dziś ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że taki materialik wam się podobał. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za przesłanie takiej gry, no bo nie zmarnuje się. Ja nie jestem takim youtuberem, który potem sprzeda, tylko ja jestem youtuberem, który przyssie się i wyssa do szpiku normalnie. Potencjał takiej gry, więc naprawdę fajna sprawa. No i ode mnie tyle, ludziska. Trzymta się. Pamiętajcie o łapkach, pamiętajcie o subskrypcjach, pamiętajcie o Patronite, pamiętajcie o czym? O komentarzach. Piszcie, co o tym wszystkim myślicie. Być może sami gracie w Cities Skylines 2. Piszcie, jakie są wasze konkluzje, przemyślenia. Czy na przykład wam się gra podoba, czy też być może pod czymś, pod jakimś względem nie domaga. Hej, ludziska. Cześć.